Siema, hejos. A my znowu w trasie, lecimy po Derby Sendę do Michała. Już jest gotowa na Godziembie, 31, sobota. Oficjalne wręczenie Derby Sendy. Nie no, jak na jeden. Atrakcje, muszę wam powiedzieć, że będzie konkurs wędkowania. To tylko tyle mogę zdradzić, bo tak więcej nie wiem. Bo resztę to wszystko widzowie kombinują, organizują. To będzie gruba impreza. Gruba impreza, nie? Ale w każdym bądź razie, słuchajcie, jedziemy po tą Derby Sendę. Będzie upalanie dzisiaj. Ja pierwszy. Tak? No to na, z powrotem kopkę trzeba kopnąć. Kopnąć w drugą stronę. Tak? No. No nie, no musimy, to musimy, kto wygra ten konkurs pieniążkowy, nie? O. Jakuba? A tobie zależy bardzo. Nie wiadomo, czy sięgniesz nawet do... Szczęśliwa monetka. Szczęśliwa moneta, taki konkurs będzie. Konkurs szczęśliwa moneta. Konkurs szczęśliwa moneta. Także czekajcie, a Tomek, a ty wyrwiesz na kółko tą Derby Sendą? Nie. Aha, a zrobisz stopi, tak jak tym SX-em? Nie, bo to ma być prezent, ładnie to ma wyglądać, być, bo jest piękna. Ma być ładnie to, wyglądać. Bo przewracamy się i... Ale vloga ja wam nakręcę z niej. Wsiądziemy z Kubą i nakręcimy wam vloga. No, pojedziemy sobie na stację benzynową nalać paliwa. Ty majsterszef, się nie rozpędzaj tym Volvo, bo pogubisz te rowery po prostu. Dojeżdżamy już do Michała po Derby Sendę, naszą najlepszą z Łomka, do którego wszyscy widzowie się dołożyli. Nie, Tomek? Tak. Nawet Kuba stówę dołożył. Ciekawe, czy to jeździ. Ale co? No ta senda. Siema, co ty taki zmarnowany? O, grzeczny jesteś. O, zobacz, senda. I słuchaj, jaka to pojemność jest teraz? 70. 70, tak? Jaki cylek jest? Ayrsala. Ayrsala. Korba? Hebo. Cały wał jest hebo. Pany, coś leci. Sprzęgło chodzi fajnie. Chcesz sobie zobaczyć, Tomek? Siadaj. Lubisz takie sprzęciochy? Wow, odpala, odpala. Odpala, Słuchajcie, jedna Derby Senda, każdy chce przetestować, Tomek, ja też Kuba, ja też chcę potrenować, znaczy nie potrenować, ja też chcę się golnąć Derby Sendą i teraz jest problem. Michał to już jeździł, to Michała nie bierzemy ten, ale Tomek wymyślił właśnie grę, rzut piąteczką, monetą, kto najbliżej drzwi, ściany, tak. Ten pierwszy startuje na Derby Sendzie. Uuu. Ale nie, no to jest nie oficjalny. Teraz są próby, treningi. Będzie tylko jedna próba rzutu. Tak? Tylko? Tylko tak. Jedna. Bo słuchajcie, jak tylko zawieziemy do siebie tą Derby Sendę, to pierwszą upalanką tak. Ten, kto wygra. Aj, odbiła się! Senda twoja! Ile to koni ma? Nie wiem, na hamownię, żeby było jechać. Ile? Sprawdzi. Mniej więcej, no ile koni? Dzięki za walkę. 10 koników twoje. Kuba wygrał. Kuba, 10 Wyku. Koni twoje. Teraz czy dopiero w domu testujesz? Kuba! Ja jestem w domu. W domu, dobra. A sięgniesz w ogóle, przymierz się do niej. I zwycięzca jednak się przekonał. Ale wiesz co, jak tak cię puścimy, to polecisz. Przecież nie musisz się zatrzymywać. Będziesz jechał prosto. Skończy się paliwo, to stanie. No.
Git? Nie. Dużo nie wlejemy paliwa, to daleko nie pojedzie. No, na 500 metrów. Tyle. Ile jest paliwa? Na 500 metrów. Na 500 metrów jest, widzisz. Mieszankę jak dorabiać, powiedz? 1 do 50 normalnie. 1 do 50, zapamiętasz to, Tomek? Tak. 1 do 50. Ja już tak? Zrobisz, dorobisz pełny bak na godzinę? Tak, ja już czytałem, bo przecież sami się przygotowujemy do dwusuwa. Trzeba będzie kupić dodatkową bańkę dla Kuby. Pamiętasz, jaka mieszanka? 1 do 50. Ale mi się nie kłóćcie o tą derby sendę. Nie. Powiedział, że jedzie pierwszy, bo wygrał i nie chce. Słuchajcie, złomek z brzydkiego kaczątka zrobił się pięknym łabędziem. Dobra, pakujemy, lecimy. No. Chciałbym jeszcze pozdrowić wujka Mojrę, Rafała, Maćka Czerwińskiego i Juriego ATV. Koniec głupo, odpakujemy derby sendę z łomka na pakę. Ciekawe, czy podjedzie na górkę na godziębie. Jedziemy, jedziemy upalać derby sendę, Michał. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję Tomkowi. Do zobaczenia w sobotę na wręczeniu. Weź wędkę ze sobą, bo będziemy łowić ryby. I co, ochłonęliście? Jak tam wam się podoba teraz ta derby senda? Fajna. Macie jakieś zdanie na ten temat? Ja wam powiem tak. No. Wspólnymi siłami można kurde góry przynosić. Można. Tak, ona razem była, ona można była tragedia. Jak ją zobaczyłem pierwszy raz, wtedy na buzie, to ją ściągaliśmy. W środku nie było zło, nie było zło, ale jak wyciągnęliśmy, tu tego brakowało, tamto rozwalone, to popsute, nie? Tak. Mówię, kurde, mówię, kiedy my to zrobimy, nie? I to złom był taki naprawdę złomek. Też dlatego nazwaliśmy go złomkiem, nie? I zobacz, i kurde, to nie trzeba dużego, nie no, wkład ogólnie był duży, nie? Bo to wkład był duży, naprawdę. Ale mówię, małymi sumkami i można wszystko zrobić, nie? Tak. Co jest, Kuba? Coś pięknego po prostu. Stoi pięknie. Co Tomek będzie robił, Kuba? Martwisz się o niego? No dwusów znowu, nie? Jak ty koła znowu wyrżnie? A tu, taty. Lepiej nie. Skrzydły? Tomek, wyzwanie, derby senda. Dwuosobówka. O. No. Lipy. No, możemy jeździć na zakupy. Kuba. Na razie, do soboty. To było malowane, wymieniane, czy co? Nowe plastiki. A. Wszystko było nowe. Rama inna. Rama malowana. Aha, plakiem wyklakowana. Nie ma lipy. Jeszcze pachnie ładnie. To co, Tomek? No? Trzeba odpalić. Befnie. Kask. Mogłeś... No dobra, dałeś radę? No dobrze. Co dobrze. Mogłem? To niby z ręki odpala. Zobacz, kranik czy jest otwarty? To niby z ręki odpala, mama. To ładne kranki. No. Kranik? Gdzie tu jest kranik? Co nie wiedzie, to gdzie jest kranik? Kuba, gdzie jest kranik? Fuziutko. Mama. Co to jest kopka, mama? Proszę cię. Mamuś. To jest kranik? To jest kranik. To jest kranik. A to? Nie chcesz być świadkiem, jak Tomek ruszy? No zobacz. Dalej, Tomek. No ale co? Odpalaj. Ale co, ała, Kuba? Ja miałem tu rękę, to ty się uderzyłeś w moją rękę. Tomek, dalej, wszyscy czekają. O, na razie tylko odpalę to. Mama, spokojnie. O. Teraz pytanie do Klaudii. Gdzie się to gasi? Mama, gdzie to się gasi? Tak? No to z powrotem kopkę trzeba kopnąć. Kopnąć w drugą stronę. Tak? No. To... Nie rób. Tamtą stronę kopnąć? Nie wiem, którą. Nie da rady. Patrz, mogę wyciągnąć? Kurde, no tak na widoku było. To znaczy wyglebisz. Tomek. Wyglebisz. Tomek. Już poleciało. Tomek. Tak jak na tym. Na czym? Katenie. Nie, tak nie.
Uważaj, bo tu hamulce też są mocne, nie? Pojechał! To już nie ten złomek! O, nawet odkręca mu tam. Ale poszedł. Poszedł jak normalnie torpeda, nie? Podoba ci się, co? Senda? Fajna, nie? Fajna. No. Mam nadzieję, że policja go tam nie schaltuje, bo on na stację pojechał. Nie wie, że papierów nie ma. Idzie ty! A ile to ma biegnąć? Chyba 5 albo 6. Albo 8, gdzie? Popsuł. Ej, majster szef! Ej, majster, to weźmy się łańcuch! Coś ty zrobił! Ty! Coś ty robił! Łańcuch tutaj? Wyrwało? No! Ale i to jak? No to dobrze, że tobie teraz, a jak ja pojadę nim? No już nie. Ale... A co musiał zrobić? No... Nie wiem, no... Zabezpieczenie poszło chyba. Tak. Trzymaj, Kuba. Hoppe! Wywinąłeś anakondę. Anakondę żeś poszedł. Hoppe! Co ty żeś odwalił? Hoppe! Hoppe! Lepiej tu, niż... Na godziębie. Tak. Hoppe, hoppe! No, próba musiała być. A może gdzieś śruba spadła? Śruba gdzieś spadła. Jaka śruba? Chodź, idziemy, Kuba, poszukamy tej złączki. Nie, poszukamy. Czekaj, ja umiem tylko trzymać. Wiesz, w którym momencie to było? No, jeszcze kawałek. Odkręciłeś za mocno. Mówiłem. Teraz uważałem. Bo ty ciągle coś musisz odwalić. Powiem tobie tylko. Powiem ci, Tomek, że ty ciągle musisz coś odwalić. By się nie liczyło, jakbyś czegoś nie odwalił. Ja nie wiem. Zawsze coś się dzieje. Tak daleko? No, gdzie tutaj ci tego gazu? Postawimy go na kołek i ten, i przymierzymy, dobra? A ty tak go trzymasz, ten łańcuch? No mogę wyrzucić.